sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, nie da się w skrócie. Oczywiście ja i tak w całym zestawie tych materiałów, które posiadam, dysponuję skrótem, takim trochę większym, bo w tym okresie między sesjami działo się zapewne dużo, dużo więcej, ale zwrócimy tylko uwagę na te sprawy najistotniejsze. I rozpocznę tradycyjnie od zarządzeń. W tym okresie wydałem ich 12. Zarządzenie numer 59 w sprawie naliczenia stawek opłat niezależnych od właściciela dla najemców lokali mieszkalnych, budynka wspólnot mieszkaniowych w Woli Krzysztofowskiej. I uwaga, jednak no, nasza idea przekazania tej kotłowni wspólnocie daje efekty, bo firma, która zainwestowała w kotłownię i zainstalowała piec węglowy, no, wprowadziła oszczędności i te koszty spadły 4,50 na 2 zł brutto. Brutto oczywiście my tutaj posiłkujemy się informacją, jakie przedłożył nam zarządca wspólnot. I oczywiście jest to zaliczka, natomiast po okresie całego roku to zostanie odliczone i jeżeli trzeba będzie dopłacić, to niestety lokatorzy muszą dopłacić, a może być również odwrotna sytuacja, że będzie zwrot lub trzecia sytuacja, tych pieniędzy wystarczy. Także ta stawka jest, powtarzam jeszcze raz, w tej chwili na poziomie 2 zł brutto. Zarządzenie numer 58 w sprawie zmian planu dochodów wydatków budżetowych związanych z po dotacji celowych. Tutaj tradycyjnie, zgodnie z dyspozycją wojewody łódzkiego, kwota 75 477 zł została wprowadzona do budżetu na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i kwota 1400 zł na dotację celową przeznaczoną na pomoc finansową programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Oczywiście to dotyczy budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. I dalej zarządzenie 57 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora przedszkola samorządowego w Woli Krzysztofowskiej. Po odbyciu konkursu, po przeprowadzeniu konkursu, te obowiązki powierzyłem pani Agnieszce Sołtys na okres od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2018 roku. Podobne zarządzenie 56 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Bujnach i w wyniku konkursu te obowiązki zostały powierzone pani Elżbiecie Przybył na taki sam okres, czyli do 31 sierpnia 2018 roku. Zarządzenie numer 55 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego. Czyli to jest konsekwencja odbytego konkursu. I kolejne zarządzenie podobne w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Parzniewicach. I również zarządzenie numer 55 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Bujnach. To wynika oczywiście z procedury prawnej. Po odbyciu się konkursu, ten konkurs albo trzeba zatwierdzić, albo mieć jakieś zastrzeżenie. Dalej zarządzenie numer 52 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie kadastru. Tu oczywiście jest to konsekwencja podjęcia uchwały przez państwa. Dotyczy to malutkiej działki o powierzchni 12 arów właśnie w obrębie kadastru. Myślę, że tutaj państwo kojarzycie
ten temat, także nie muszę tutaj szczegółów podawać. No, w myśli przepisów najpierw ogłoszenie o wykazie, 45 dni, a potem już uruchomienie procedury przetargowej ustnej. Następne podobne zarządzenie numer 51 w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą nowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu. Jak Państwo się domyślacie, dotyczy to lokalu we wspólnocie mieszkaniowej i konkretnie jest to lokal numer 6 przy ulicy Kościuszki 27 i oczywiście w tym przypadku stosujemy bonifikatę w wysokości 80%. Zarządzenie numer 50 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym. I chodzi tutaj o działkę numer 433/7 o powierzchni ponad 12 ar w wysokości 33 912 zł, co stanowi 60% wartości nieruchomości. Chodzi o działkę na tych ogródkach działkowych. Jak Państwo wiecie, w przeszłości wartość tych działek obniżyłem o 40%, natomiast jedna działka nam umknęła z tego względu, że w momencie, kiedy obniżałem tą wartość tych działek, ta właśnie dzisiejsza działka była przedmiotem rozstrzygnięcia przetargu. Była oczywiście oferta złożona na tą działkę, ale niestety zainteresowany wycofał się, nie przystąpił do podpisania aktu notarialnego i oczywiście no, konsekwencja, stracił wadium i ta jedyna działka wartość miała nie obniżona. I tak jeszcze dopowiem, że w tym temacie jest kolejny przetarg ogłoszony na sprzedaż tych działek. Jak dobrze pamiętam, termin 25 czerwca. 12 lipiec chyba, ale za chwilę do tego dojdziemy. Jak Państwo wiecie, w przeszłości no, kiepsko nam wychodzi sprzedaż tych działek, po prostu zainteresowanie jest małe. Zostały sprzedane te działki przeznaczone pod usługi. Jak widzicie Państwo, w tej chwili już to zaczyna działać. Jest w tej chwili budowana Biedronka. Oczywiście jedna grupa będzie się cieszyć, ta większa chyba konsumentów, natomiast grupa przedsiębiorców nie za bardzo. No ale taki jest wolny rynek. Można było się wtrącić, panie wójcie. To się szybko tylko. Proszę. No bo tak na bieżąco, szanowni radni i panie wójcie, dalecie, to nam przyniesie zyski czy stratę, bo uważam ja według siebie, że Biedronka, jeśli dostanie jeden duży handel, tak. Ale czy tyle zapłaci podatków, co 10 innych? Załóżmy? Czy? Ani nie. No co mamy? No co mamy? Tylko no, my jako gospodarze tejże gminy i po prostu mamy się prawo troszczyć o ten budżet, o przyszłość po prostu, jakieś opłaty za to, bo to 10 sklepów, strzelam, że czy 10 padnie, czy nie, ale chyba 10 sklepów więcej daje zysku niż jeden. Tylko takie małe pytanko, dziękuję. No, o to rozważenie. No. Panie radny, jest ustawa o prowadzeniu wolności prowadzenia działalności gospodarki. Rozumiem. I my oczywiście nie możemy tutaj wprowadzać reglamentacji i mówić, że temu wolno, a temu nie wolno. O korzyści, które pan pyta, rozumiem korzyści do budżetu gminy. Tak, tak. Tylko i wyłącznie korzyści będą dla budżetu gminy, bo oczywiście podatek od nieruchomości również będzie obowiązywał. I jak pan doskonale wie, to jest najwyższy podatek i to są najwyższe dochody dla nas. Natomiast no, jest to konkurencja. No,
nie ma regulacji prawnej, na podstawie której możemy jednemu pozwolić, a drugiemu nie. Niestety każdemu wolno i każdy właściciel gruntu na swoim gruncie, jeżeli ten grunt takie ma przeznaczenie, może budować sklepy o różnych gabarytach i również wielkogabarytowych. Także takie są przepisy, walczyliśmy o tą wolność, jest wolny rynek i tak jak powiedziałem na początku, jest wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Nie możemy tego zabronić, bo to po prostu wynika bezpośrednio z przepisów. Natomiast czy ten inwestor wejdzie w ten rynek, czy osiągnie zyski, to już jest jego problem. Także no, z punktu widzenia dochodu budżetu to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, podobne były dylematy, pytania, jakieś tam obawy, kiedy uruchamiał się sklep DIN. No jakoś z tego powodu żaden drobny sklep na terenie Woli Krzysztofowskiej, jeszcze nie upadł. Na terenie gminy nie upadł. Nie upadł. Natomiast no, na pewno z tego będzie korzyść bardzo duża dla konsumenta, no bo to jest konkurencja i trzeba się liczyć z tym, że jedną na jutro. Natomiast no, pan wspomniał o tych podatkach, że nie będą wpływać. No, nasze podatki będą wpływać, bo to jest podatek w stosunku do samorządu od nieruchomości, natomiast w stosunku do Urzędu Skarbowego podatek w stosunku do budżetu państwa, no to już, że tak powiem, nasze ręce nie sięgają. No nie, to już tam parlament powinien wprowadzić jakieś regulacje, które dadzą tą zdrową konkurencję również dla tych małych, średnich firm. Dalej, zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. I tu również, proszę Państwa, działka położona w obrębie Kacprów o powierzchni 1,90 hektar będzie wydzierżawiana w formie przetargu zgodnie z wcześniej przyjętą przez Państwa uchwałą. Zarządzenie nr 48 w sprawie wykazu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Podobna sytuacja, dotyczy to działki Mąkolice o powierzchni prawie 4 hektary. Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian planu dochodów wydatków budżetowych związanych ze zmianą podotacji celowej. I tu podobna informacja, dyspozycja wojewody, kolejne pieniądze i kwota 120 tysięcy przeznaczona na dotację celową, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dalej 44 tysiące pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i zwrot od części podatku akcyzowego cenie oleju napędowego i tu kwota 281 tysięcy 900 zł. Zarządzenie nr 46 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kolonia Woźniki. Chodzi o właśnie budynek po byłej szkole. Działka o powierzchni ponad 2 hektary. Wycena Państwu znana. Na razie wykaz. Za moment będziemy ogłaszać przetarg i trzymajmy kciuki, żeby ten budynek został sprzedany. Dla przypomnienia. Jak będzie przetarg ogłaszany, to znaczy, że jest chętny. Jest osoba zainteresowana, ale czy złoży ofertę, to nie jestem w stanie tutaj zagwarantować. Wycena jest 500 tysięcy bez lokatora, z lokatorem, a 550 tysięcy bez lokatora. No dobrze by się stało, gdyby... Będzie ta sama osoba co kiedyś, panie wójcie, tylko tyle pytam. Czy inna?
Czy ta sama osoba, tak, no nazwisko się pani... Nie, nie chodzi o to, nie chodzi o nazwisko, tylko czy... Jest taki zamysł tej osoby, żeby uruchomić tam dom pomocy społecznej, czy dla niepełnosprawnych i tak dalej. O to mi tylko chodzi. Dobre rozwiązanie, ale widzicie państwo, no też byli chętni, niby jeżeli chodzi o Rokrzycę, a przyszło do przetargu, niestety oferty nikt nie złożył. No nie będę już szanować. No ale Rokrzycy już poszły w tej chwili. Tak, no jest procedura w trakcie, bo też muszą być te wykazy oczywiście. I za moment będziemy podpisywać akt notarialny. No ale czy podpisze akt notarialny, też nie. No, też może się wycofać. Pytam się, to nieskończone jeszcze jest. No jest w trakcie procedury. I teraz proszę państwa, jeżeli chodzi o prace wykonywane przez w tym okresie między sesjami przez poszczególne referaty. Referat gospodarki komunalnej, tylko proszę nie mylić z referatem kanalizacji i wodociągów, bo to w ostatnim czasie zostało zmienione. Przeprowadziliśmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska. Chodzi o tą działkę, na której w przeszłości było blisko. Niestety przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie złożył oferty.